Jechało się bardzo dobrze, jest to moja rodzinna trasa, mieszkam obok i trenuję tutaj na co dzień, tutaj na terenie Wojskowej Akademii Technicznej i przyjechałam odwiedzić swoje rodzinne strony. Było bardzo fajnie, najbardziej mi się na wyścigach podoba atmosfera i że poznaję tutaj dużo osób. Dobrze mi się jechało, była trasa techniczna. Trochę piachu było, siłowa też, ale bardziej dla osób, którzy umieją technicznie pokonywać zakręty. Ja tą trasę tu znam. Ja tutaj zawsze jeżdżę co niedziela do kościoła. Trasa nie była taka ciężka, było dużo piachu, żwiru i było też kawałek prostej drogi w niektórych miejscach. Trasa była super. Trochę męcząca, ale fajna, moim zdaniem. Poszło mi całkiem dobrze, więc może zajmę podium. Podoba mi się to, że Bemowo wspiera inicjatywę maratonów rowerowych, zwłaszcza, że nas, zawodników, wiele kosztuje energii to, żeby móc trenować, uprawiać tą dyscyplinę. Panie burmistrzu, czy udało się panu dojechać do mety? Tak. Jestem zdziwiony i zaskoczony, ale udało się. Znaczy to o determinacji zarządu dzielnicy, że jest w stanie wszystko zrobić i założone cele osiągnąć. Jestem dumny z siebie. Myślę, że następny maraton będzie w wyższej kategorii, jeśli chodzi o dystans. Ten był 11 km. Myślę, że jak trochę sobie poćwiczę, to na 33 km też dam radę. Czy uważa pan, że takie imprezy w dzielnicy powinny się odbywać częściej? Czy jest pan propagatorem dobrego, takiego zdrowego trybu życia? Uważam, że generalnie sport to zdrowie. A jak jest zdrowie, to i mieszkańcy są zadowoleni, bo zdrowie to endorfiny. Endorfiny są hormonami szczęścia, a na Bemowie trzeba być uśmiechniętym, bo na Bemowie bardzo wiele się dzieje. Korzystają, że z panem rozmawiam. Z tej okazji chcę zaprosić wszystkich mieszkańców dzielnicy Bemowo na 18 czerwca do Automobil Klubu vis-a-vis Carrefoura. Tego dnia rozpoczynamy wielką imprezę rodzinną, wakacje bezpieczne Bemowo 2016. Będą dmuchańce, będzie atrakcji wiele, będą konkursy zarówno dla młodych, jak i dla dorosłych. Będzie możliwość pojeżdżenia szybkimi samochodami, także serdecznie zapraszam. W Bemowie jest dużo miejsc, w których można uprawiać właśnie kolarstwo. Moim zdaniem jest tu super. Bemowo jest niezwykle przyjemne. Mamy Forty Bema, mamy Wojskową Akademię Techniczną i jest, nie trzeba się przedzierać przez miasto, żeby uciec na trening. Pani to mówiła z serca i nikt jej nie kazał. I to jest najważniejsze. I jeszcze pani udekoruje. No to teraz będę bezpieczna.